Cześć! W 8 odcinku goszczę Damiana Rybczyńskiego z firmy Schmalz. Dzień dobry. Z firmą Schmalz zaczęliśmy współpracować po naszej ostatniej konferencji Automatyzacja i robotyzacja przemysłu, gdzie Damian miał prelekcję dotyczącą podciśnienia, a konkretnie wykorzystywania technologii, aby zmniejszyć zużycie energii. Jeśli mogłabym Cię prosić o takie krótkie przedstawienie, o czym wtedy dokładnie mówiłeś, bo w dzisiejszych czasach jednak ta oszczędność energii jest bardzo kluczowa. Tak, właśnie podczas wspomnianej konferencji omawiałem tutaj możliwości, jakie możemy wdrożyć na zakładzie produkcyjnym, dzięki którym możemy zaoszczędzić w skali miesiąca, w skali roku ogromne sumy pieniędzy. Jedną z takich technologii są właśnie nasze generatory podciśnienia, które posiadają dysze EcoPump. Umożliwiają one zaoszczędzenie nawet do 70% sprężonego powietrza w porównaniu do standardowego ejektora, który tej dyszy właśnie nie ma. Energochłonne technologie przychodzą do lamusa, trzeba to przyznać, więc tak, należy skupiać się teraz na po prostu oszczędnych rozwiązaniach. Natomiast my dzisiaj jesteśmy tutaj trochę z innego powodu, ponieważ niedawno zostaliśmy poproszeni przez dużą firmę z branży meblarskiej o przygotowanie testowej aplikacji robota, który będzie pakował elementy w czasie krótszym niż 6 sekund. I pokażemy Wam dzisiaj, co udało nam się stworzyć. Problemem w tej aplikacji jest to, że robot ma pakować różnego rodzaju elementy. Są to płyty duże, małe, cienkie, grube, ale także przekładki kartonowe o różnej grubości. Przekładki również w trakcie paletyzacji mogą zmieniać swój kształt, mogą być wygięte do środka lub na zewnątrz. Więc poszukiwaliśmy takiej aplikacji, która byłaby w stanie pobrać wszystkie elementy za pomocą jednego narzędzia. Uzbroiliśmy robota w nasz system wizyjny Horus i system wizyjny skanuje pole robocze w poszukiwaniu elementów, które mają być wpakowane. Natomiast kluczowym tutaj tak naprawdę elementem był chwytak, który potrafiłby pobrać konkretne detale bez zaciągania pozostałych, na przykład 3-4 przekładów kartonowych lub 2 płyt meblowych. Klient dostarczył nam szereg próbek w celu przeprowadzenia testów, zarówno płyty meblowe różnego rozmiaru, różnego rodzaju, jak i przekładki kartonowe. Wspólnie z działem technologicznym Alnei udało nam się dobrać idealne rozwiązanie, żeby założenia aplikacji zostały spełnione. Przede wszystkim chodziło tutaj o zmieszczenie się w cyklu 6-sekundowym. To było pierwsze założenie. Drugie było zapewnienie, że nie będziemy pobierali 2 warstw, czy to płyt meblowych, czy to przekładek kartonowych. Przekładki są różne, są też różnego kształtu. Było to dosyć dużym wyzwaniem, jednak udało nam się sprostać temu zadaniu i kombinacja, jaką właśnie stworzyliśmy, ten prototyp, spełnia te wszystkie założenia. Najistotniejszym czynnikiem, który tutaj trzeba było wziąć pod uwagę, to materiał, z jakiego wykonana jest gąbka i chwytak właśnie w tej naszej kombinacji. Udało się sprostać tym wymaganiom na podstawie wielogodzinnych testów, tutaj właśnie wspólnie z działem technologicznym. Dobraliśmy rozwiązanie, które w połączeniu z okiem Horusa pobiera detale pojedynczo zawsze. Podstawowym atutem takiego rozwiązania jest możliwość szybkiego przezbrojenia aplikacji, jak również przystosowania jej do każdego nowego elementu, który pojawi nam się w obszarze pakowania. Bardzo Ci, Damianie, dziękuję za Twoją pomoc, za doradztwo i za zbudowanie tego prototypu, który okazał się być niezwykle skuteczny. I dzięki też, że miałeś czas przyjechać tutaj z nami nakręcić ten 8 odcinek. Ja dziękuję również za zaproszenie do tego projektu, jak i do całego odcinka. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych tak ciekawych projektach. Dzięki. Do zobaczenia w 9 odcinku.